Identyfikator podmiotu SCP-191. Klasa podmiotu: bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-191 jest obecnie przechowywany w pokoju o wymiarach 6x6 metrów w ośrodku 17. Do tej pory SCP-191 nie zgłosił zapotrzebowania na żadne wyposażenie lub formy rozrywki. Aktualne umeblowanie zawiera: jeden futon z drewnianą ramką i materacem o grubości 15 cm oraz zwykłym bawełnianym prześcieradłem i pościelą. Pościel musi być sterylizowana codziennie rano zgodnie ze standardowymi procedurami. Futon ma być wymieniany co 6 miesięcy, poprzedni ma być usunięty poprzez spalenie. Jedno zwykłe 220-woltowe gniazdko typu G z awaryjnym wyłącznikiem napięcia, bezpiecznik, wyłącznik automatyczny i ręczne ostrze odcinające kable umiejscowionymi poza celą. Jedno standardowe urządzenie odprowadzające niebezpieczne odpady, zarówno płynne jak i stałe. Wszystkie rury odprowadzające powinny prowadzić do urządzenia spopielającego. SCP-191 ma być ubrany w luźne ubrania bez rękawów, wykonane ze 100% bawełny. Czyste ubrania są udostępniane raz dziennie, zniszczone ubrania mają być oczyszczone według standardowych procedur. Obiekt ma być myty każdego wieczora w wannie wypełnionej roztworem sody kuchennej. Karmienie w formie sterylnego roztworu soli fizjologicznej wraz z witaminami, minerałami, antybiotykami i lekkimi lekami znieczulającymi powinno odbywać się poprzez wstrzyknięcie pożywienia do metalowej tuby zlokalizowanej u podstawy szyi. SCP-191 jest zdolny do ograniczonego dbania o siebie przez usuwanie zanieczyszczeń i ładowanie wewnętrznych baterii. Należy prowadzić log zużycia energii przez podmiot, a wszelkie odstępstwa od normy muszą być zgłaszane personelowi nadzorującemu. Po codziennym czyszczeniu wymagana jest inspekcja obiektu pod kątem ewentualnych obrażeń. Jeżeli SCP-191 będzie wymagać opieki medycznej, należy zapoznać się z dokumentami 191-alfa, specjalne wymogi medyczne i dodatek 191-alfa, naprawa niebiologicznych implantów przed zastosowaniem jakiejkolwiek pomocy. Co najmniej dwóch uzbrojonych strażników musi być obecnych w pomieszczeniu w czasie kontaktu personelu z SCP-191, ale w trosce o prywatność podmiotu można użyć półprzeźroczystej płyty. Zwykłe środki atakujące systemy komputerowe są bezużyteczne wobec bytu ze względu na zaimplementowaną w nim ochronę przeciw EMP, impulsom elektromagnetycznym. Opis: SCP-191 to ludzkie dziecko płci żeńskiej w wieku około 10 lat. Najprawdopodobniej było ono obiektem testowym wielu eksperymentalnych zabiegów operacyjnych wykonanych przez byłego doktora. Zobacz niżej. Po pierwsze, 80% lewej połowy twarzy i czaszki zostało usunięte. Oko i ucho zastąpiono skomplikowanym systemem nadawczo-odbiorczym, zdolnym do odbierania i nadawania sygnałów audiowizualnych, jak i fal elektromagnetycznych w zakresie od niskich częstotliwości do wysokoenergetycznego promieniowania gamma. Dolna szczęka, zęby i krtanie zostały usunięte i zastąpione. Przełyk został przekierowany do sztucznego ujścia z tyłu szyi, tuba do karmienia, a tchawica poprowadzona bezpośrednio do urządzenia filtrującego. Z powodu wyżej wymienionych zmian SCP-191 jest niezdolny do wokalizacji, jednak zanotowano okazjonalne przejawianie zaniepokojenia poprzez przyspieszoną akcję oddechową. Po drugie, w prawym przedramieniu zostało umieszczone urządzenie wejścia-wyjścia, zastąpiono nim kość promieniową i łokciową. Zawiera ono gniazda wielu formatów, takich jak USB, Ethernet, FireWire czy gniazdo DIN-8, jak również 7 innych gniazd niepasujących do żadnego znanego formatu. Interfejs jest dostępny poprzez podwinięcie skóry w prawej ręce jak rękawa. Po trzecie, do mózgu został wszczepiony 24-rdzeniowy procesor. Jest on odpowiedzialny za tłumaczenie sygnałów do wszelkich sztucznych wszczepów, co pozwala bytowi na odczyt i tworzenie danych komputerowych
bez używania zewnętrznego interfejsu. Komunikacja wewnątrz ciała zachodzi poprzez okablowanie połączone z komórkami glejowymi w całym układzie nerwowym. Implementacja tych systemów doprowadziła do poważnego uszkodzenia pnia, mózgu i móżdżka SCP-191, co skutkuje znacznym ograniczeniem możliwości motorycznych obiektu. Po czwarte, prawa dłoń i stopa zostały zastąpione przez sztuczne elementy składające się głównie ze stali, włókien węglowych i nieznanego polimeru. Odsunięte tkanki są narażone na obrażenia i różne infekcje. Ze względu na uszkodzenie drogi rdzeniowo-wzgórzowej, SCP-191 słabiej odczuwa bodźce bólowe i cierpienie w kończynach. Operacje rekonstruujące przeprowadzone przez dr. zapewniły bytowi pewną ulgę, ale nadal wymagane są regularne dawki antybiotyków i środków przeciwbólowych. Po piąte... Po szóste... Płuca, serce i główne naczynia krwionośne zastąpiono sztucznymi substytutami. Udowodniono, że te zamienniki umożliwiają wznowienie systemów życiowych SCP-191 po śmierci i najprawdopodobniej powodują... Po siódme, układ trawienny został przerobiony do tego stopnia, że przyjmowanie zwykłego pożywienia jest zarówno niepotrzebne, jak i niebezpieczne. Odpady są usuwane poprzez system odsysający umieszczony w dolnej części pleców. Mają one postać gęstego, ciemnoszarego i lepkiego szlamu, zawierającego głównie... Po ósme, organy rozrodcze, macica, jajniki itd. zostały usunięte i zastąpione przez... Odwołując się do notatek doktora... Zrobiono to, aby udostępnić więcej miejsca przez usunięcie niepotrzebnych do życia elementów. Terapia hormonalna została zaproponowana w celu zapobiegania długofalowym efektom braku gruczołów. Aktualnie prowadzona jest analiza możliwych komplikacji tego rozwiązania w związku z... Po dziewiąte... Po dziesiąte... Co najmniej 15 innych zmian o nieznanym przeznaczeniu. Biorąc pod uwagę chaotyczność użyteczności komponentów, zakłada się, że zostały one zaimplementowane jedynie, by sprawdzić ich użyteczność do innych podmiotów. Możliwość, że doktor planował, jest aktualnie badana. Aktualnie wszystkie teorie dotyczące celu stojącego za tymi wszczepami są jedynie spekulacjami, jako że doktor zginął w czasie ataku, podczas którego zabezpieczono SCP-191. Zobacz notatki poniżej. A jedyne pozostałości po jego badaniach to pojedynczy, nadpalony notatnik, zawierający głównie lakoniczne zapiski o wyższym celu. Pozyskanie. SCP-191 został pozyskany przez agentów fundacji w czasie krótkiej współpracy z Globalną Koalicją Okultystyczną, podczas której przypuszczono najazd na laboratorium doktora podejrzanego o bycie członkiem SCP-191. To jedyny obiekt testowy pozyskany z laboratorium. Pozostałe podmioty zostały stracone w czasie najazdu, zneutralizowane przez doktora lub wyeliminowane jako wrogie przez formację operacyjną. Wstępne oględziny wykazały, że przywrócenie bytu do pierwotnej formy było niemożliwe. Użyte wszczepy były zbyt zaawansowane technologicznie, by ryzykować ich upowszechnienie, oraz podmiot może być źródłem interesujących danych dotyczących, jeśli zostałby pozostawiony przy życiu. Byt zaklasyfikowano jako SCP-191 i przeniesiono do ośrodka dnia. Zniknięciem tego bytu oraz pozostałych zneutralizowanych obwiniono później lokalnego seryjnego mordercę, zabitego później w więzieniu podczas oczekiwania na proces. Addendum 19101. Testy możliwości SCP-191 zostały rozpoczęte. Analiza psychologiczna doktora Glass. SCP-191 całkiem dobrze zniósł zabezpieczenie. Jest całkowicie posłuszny i potulny,
a kiedy nie jest niepokojony, spędza większość czasu siedząc bez ruchu lub leżąc w pozycji embrionalnej. To może być oznaka stresu, ale bardziej prawdopodobne jest, że są to symptomy komfortu psychicznego, jako że normalne ruchy i pozycje sprawiają bytowi trudność. Możliwości umysłowe są trudne do oszacowania. Mimo, że byt szybko analizuje dane i sprawnie komunikuje się poprzez fizyczne połączenie z komputerem, wydaje się niezdolny do rozmowy z człowiekiem, jeśli ten nie mówi powoli i nie używa prostych wyrażeń. Złożone czynności są również nieosiągalne bez ciągłej pomocy z zewnątrz. Nastrój podmiotu wydaje się być jednostajny, chociaż trudny do opisania. Podmiot wydaje się być wiecznie melancholijny, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego bez wyraźnej prośby, a wszelkie próby rozweselenia lub rozbawienia go spełzły na niczym. Pomimo to, nie wykazuje on żadnych oznak stresu i utrzymuje, przez interfejs komputerowy, że czuje się dobrze. Do tej pory SCP-191 nie poprosił o dostęp do informacji na temat swojego stanu sprzed porwania. Log eksperymentów SCP-191. Notatka. To jest log testów badających możliwości SCP-191. Proszę pamiętać, że SCP-191 to narzędzie badawcze, nie centrum rozrywki. Wszelkie testy wykorzystujące gry czy inne technologie rekreacyjne powinny być wykonywane profesjonalnie, nie dla zabawy. Doktor Eksperyment pierwszy. Obiekt Paint. Powszechny, prosty program do rysowania. Instrukcje. Połącz się z komputerem przez port USB i wykonaj konkretne rysunki w programie Paint. Wyniki. SCP-191 był w stanie od razu emulować funkcje myszy i klawiatury. Po pokazaniu dowolnej fotografii, SCP-191 zdołał dokonać jej reprodukcji w czasie kilku sekund, używając tylko narzędzia ołówek. Stworzone kopie były nie do odróżnienia od oryginałów. Po nagraniu testu zauważono, że SCP-191 kontynuował rysowanie w kolejnych plikach programu Paint. SCP-191 wydał się zaskoczony i otworzył plik tekstowy, pisząc w nim, że nie wiedział o tym, że nadal rysuje. Odkryto następujące rysunki. Trójka ludzi nosząca ubrania przypominające uniformy globalnej koalicji okultystycznej, stojąca w płonącym pomieszczeniu i celująca bronią w człowieka po drugiej stronie pokoju. Człowiek popełnia samobójstwo poprzez postrzał w głowę, jego twarz jest pokryta krwią. Agent biorący udział w rajdzie, w czasie którego pozyskano SCP-191, zidentyfikował to jako śmierć doktora stwórcy SCP-191. Dorosły i dziecko bawiący się w cukierek albo psikus. Dziecko to dziewczynka z makijażem podobnym do tego, który nosił Boris Karloff we Frankensteinie, a dorosły... SCP-191 został ponownie spytany o stan zdrowia psychicznego i po raz kolejny stwierdził przez plik tekstowy, że czuje się dobrze i że nic nie znaczy. Obiekt, gra komputerowa. Instrukcje, spróbuj emulować funkcję Wiimote i zagrać w grę. Wyniki. Test rozpoczął się porażką. Osłabione możliwości motoryczne SCP-191 doprowadziły do złamania płyty na pół, zanim włożył ją do stacji dysków. SCP-191 zaczął się stresować. Zaczął wpatrywać się w płytę, następnie czerwone światło w jego oku zmieniło na chwilę kolor na zielony. Kiedy doktor wróciła z nową płytą, minęło mniej niż 2 minuty, gra była już uruchomiona na konsoli. Kiedy doktor starała się dociec, jak się to stało, na ekranie pojawiła się wiadomość. Spojrzałam na jedynki i zera i je załadowałam. Przepraszam. Wiem, że nie powinnam robić tego w ten sposób. Po prostu nie chciałam, żeby marnowała pani dysk. Proszę, niech pani nie będzie zła. SCP-191 nadal obawiał się reprymendy, nawet po upewnieniu go, że jego zachowanie było bardzo dobre. SCP-191 przeszedł grę idealnie,
oprócz faktu, że nie wykonał żadnego poruszenia potrzebnego do używania kontrolerów Wii. Obiekt: znany program do obróbki plików wideo. 40-sekundowe nagranie z kamery bezpieczeństwa zamontowanej w stołówce dla pracowników. Instrukcje: wykonaj kilka technik obróbki obrazu używanych przez detektywów w popularnym serialu telewizyjnym. Techniki, które w rzeczywistości nie mogą być wykonane. Przybliż i wyostrz. SCP-191 został poinstruowany, aby zbliżyć obraz na okno wychodzące na parking i wyostrzyć tablice rejestracyjne samochodów, które były nieczytelne z tej odległości. Zdjęcia tych tablic zostały wykonane dla porównania wyników. Przytnij. SCP-191 został poinstruowany do zmniejszenia wideo o 100 pikseli po każdej stronie i wypełnienia pozostałego miejsca tak, by przypominało pozostałą część stołówki. Po raz kolejny te elementy nie były widoczne na nagraniu. Przesuń kamerę. SCP-191 został poinstruowany o dokładnym położeniu i kącie innej kamery bezpieczeństwa w stołówce i poproszony o wyrenderowanie obrazu widzianego z niej, wypełniając miejsce, które pierwsza kamera nie widzi. Oryginalne nagranie z drugiej kamery zostało dostarczone i zapisane dla porównania. Wyniki. SCP-191 początkowo nie był w stanie zrozumieć poleceń. Doktor musiała tłumaczyć je bardzo dokładnie, a następnie stać za SCP-191 i wydawać polecenia krok po kroku. Wiele czasu zajęło samo przygotowanie do testu. Mimo tego, kiedy SCP-191 rozpoczął, stworzenie odpowiednich plików wideo zajęło mu mniej niż 7 minut, z czego przez co najmniej 3 wpatrywał się w pasek postępu renderowania. Przybliż i wyostrz. SCP-191 stworzył zbliżenia na tablice rejestracyjne, uzupełniając je o fotorealistyczne zadrapania i zabrudzenia. Numery nie pasowały jednak do rzeczywistych tablic z tego nagrania. SCP-191 stwierdził, że nie było tam żadnych danych, musiałem zgadywać. Przytnij. SCP-191 rozszerzył ramkę nagrania i wypełnił pustą przestrzeń, bezproblemowo renderując pozostałą część stołówki. Wyrenderowany obraz nie pokrywał się z rzeczywistością, ale po raz kolejny obiekt nie posiadał danych na temat i był zmuszony do zgadywania. Przesuń kamerę. Wyrenderowane nagranie idealnie pasowało do kąta drugiej kamery i prawie wszystkie elementy widziane z kąta K1 pasowały do sceny z K2. Tak jak wcześniej, niewidoczna część znacznie odbiegała od rzeczywistości. Przy stoliku widocznym jedynie z K2, zajętym przez siedzieli teraz w wyrenderowanym nagraniu doktor i agent. Obecna doktor i agent nadzorujący SCP-191, jedząc posiłek i rozmawiając. Pracownik umiejący czytać z ruchu warg został sprowadzony do odszyfrowania, co doktor Pat i agent Pat powiedzieli w symulacji. Prawdziwa doktor Pat wyraziła zaniepokojenie po zrozumieniu, co powiedziała na filmie stworzonym przez SCP-191 do agenta. Prawdziwy agent odmówił komentarza. Mimo wielu rozbieżności między prawdziwym nagraniem a kopiami SCP-191, wielu obecnych pracowników nie było w stanie rozpoznać, które nagranie było podrobione.